I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów. Wróżenie z fusów dzisiaj poznamy dokładniej o Golden Crossie. Dzisiaj właśnie, do tej pory jeszcze nie przedstawiałem dogłębnie, czym jest Golden Cross. I za pomocą dwóch analityków technicznych spróbuję wam przybliżyć właśnie tą rzecz, która występuje... Na wykresie. Coś czuję, że ta audycja będzie długa, ale to będzie najważniejsza audycja ze wszystkich wróżeń z fusów, które mieliśmy do tej pory, bo dokładnie określi nam cenę kolejnego bottom, czyli najniższej ceny Bitcoin, na którą możemy się spodziewać za pomocą wykresów. To jest tylko wykres tutaj, także mimo tego, że może ta audycja trwać więcej niż godzinę, to ja mówię wam, że naprawdę warto tylko na spokoju gdzieś oglądać, gdzie można sprawdzić dokładnie wykres. Nie podczas jazdy, bo podczas jazdy nie możemy sprawdzić, co się dzieje na wykresie. No chyba, że ktoś tylko chce sobie posłuchać. To od każdego zależy. Także zapraszam, mimo tego, że to może być długa audycja. Najpierw zobaczymy, jaka jest sytuacja ogólnie. U pierwszego analityka technicznego należy pamiętać, że ta audycja była nagrywana paręnaście godzin temu, zanim jeszcze mieliśmy ten spadek, ale reszta principles, czyli zasad pozostaje ta sama. Żeby tutaj zobaczyć, jak na wykresie jesteśmy ustawieni pod względem różnych narzędzi. Drugą sprawą poznamy Golden Cross. Czym się różni? Czy Golden Cross mamy jeden, jeden główny. Czym mają my też różne Golden Crossy i, i czym one się różnią? I porównamy sobie oczywiście z rokiem 2015, jak występowało historycznie. No i kiedy będziemy zmierzać do tego głównego Golden Cross'a. Także zapraszam serdecznie. Najpierw sprawdźmy, co się dzieje na coin papryce. Jeżeli chodzi o bitcoin w, w ostatnim czasie, cena bitcoina 5050 dolarów, czyli spadliśmy z 5300 dolarów. Ponad 4% 4,36. Sprawdźmy też, kto jest sponsorem dzisiejszego programu, tylko dlatego dodaję tego sponsora, żebyście widzieli, że wróżenie z fusów to jest audycja, która opiera się na wykresach. A wykresy to jest po prostu prawdopodobieństwo i historyczne zapisy, które były wcześniej na wykresie, które lubią się powtarzać, i ta powtarzalność jest czasami zadziwiająco podobna. No i dzisiaj sobie właśnie o tym opowiadamy. A więc sponsorem dzisiaj jest Expresso włoska kawa z zasadami. Expresso to kawowy napar powstały w wyniku zaparzenia zmielonych ziaren kawy. Esencja smaku zawarta w niewielkiej porcji aromatycznego naparu. Nazwa Expresso to doskonałe odzwierciedlenie sposobu przygotowania tej kawy. Błyskawiczny ekspresowy przepływ wody przez zmielone ziarna. Jednak nazwa Expresso nie do końca pochodzi właśnie stąd. Prawdopodobnie wzięła się od włoskiego przymiotnika Expressivo, co oznacza wyrazisty. No i właśnie za pomocą. Tego sponsora mam nadzieję, że będzie wyrazista wiedza w waszej głowie, jeżeli chodzi o Golden Cross i idealnie pasuje właśnie ta kawa. Ok, przejdźmy najpierw do wykresu. A więc przypominam jeszcze raz, że to jest ten wykres zatrzymał się przy cenie około 5300 5250 dolarów za jednego Bitcoin. Mamy teraz ono, ciutkę niczej, ale zasada pozostaje ta sama. Widzimy, że wczoraj wieczorem dokładnie. Yy, mieliśmy pierwszy, e, pierwszą próbę przebicia 5350 dolarów i e, przebiliśmy ten trójkąt wzrostowy na chwileczkę, dlatego bardzo dużo inwestorów, ludzi, e, którzy inwestują e, też w Bitcoina, czekało na tą barierę tutaj przebicia na wykresie i wtedy prawdopodobnie chcieliby uderzyć w longa, czyli założyć longa, że Bitcoin idzie wyżej. No i tak się stało, bo w 70%... Taki właśnie wykres, taka, taka formacja na wykresie mówi nam o tym, że 70% idziemy w górę, 30% w dół. Oczywiście są jeszcze różne czynniki, które mogą za to odpowiadać, ale ogólna zasada jest właśnie taka. I wczoraj mieliśmy fake out, czyli poszliśmy praktycznie do 5400 450 dolarów, nawet ciutkę więcej 5470, no i niestety. Byki utraciły pozycję poprzez niedźwiedzi, czyli niedźwiedzie wygrały tą pozycję. Niedźwiedzie odpowiadają za spadki, byki odpowiadają za wzrosty, które walczą o tę cenę praktycznie. Dlatego często jest walka pomiędzy bykami a niedźwiedziami na wykresie. No i spadliśmy poniżej tej linii z powrotem. Dlatego to jest określane mianem fake out, czyli nieudanej próby przeskoczenia. Właśnie tej formacji na wykresie, która mogłaby spowodować to, że poszlibyśmy jeszcze w wyższe granice, może nawet 5700 dolarów. Ten analityk techniczny mówi nam też często, żeby obserwować wolumen, jaki idzie wraz z przebiciem tej górnej warstwy trójkąta wzrostowego. Jeżeli ten wolumen jest duży, to wtedy prawdopodobieństwa wystąpienia fakeout jest dużo mniejsze. Widzimy, że ten wolumen nie był duży, spójrzmy tutaj na dole, w porównaniu do poprzednich yy, przebić powiedzmy i wzrostów. Także to jest pierwsza yy, rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy przebić formację, spójrzmy na, wolum, na wolumen i ten wolumen tutaj nie był niestety za duży. W momencie, gdy wychodzimy dosłownie na chwilę yy, poza obszar tego trójkąta, no to nie zawsze będziemy anulować tą formację. I w tym przypadku tak było. Nie anulowaliśmy tej formacji, czekaliśmy na spadek. I w tym momencie jesteśmy poniżej około 5200 dolarów, gdzie tutaj mamy yy, tą właśnie formację. I prawdopodobnie, jeżeli utrzymiemy się na, tym, na tej cenie, to ta formacja będzie anulowana, o czym będę informował w kolejnym wróżeniu z fusów. Najpierw sprawdźmy, co by się stało, gdyby byki Przebiły tą barierę, jaki byśmy mieli kolejny resistance line do przejścia, a więc pierwszym, który to by był, byłby na, na okolicach granicy 5780 dolarów, więc to będzie pierwszy resistance. resistance, czyli taka bariera do przejścia, żeby po prostu będzie tam walka się odbywać znowu byków z niedźwiedziami, żeby ją po prostu przejść. I dlaczego to jest takim resistance line? Bo to jest ta pierwsza linia obrony. Niedźwiedzi, jeżeli chodzi o ostatni rok, o ten wielki trójkąt spadkowy, który mieliśmy w granicach 6 tysięcy dolarów, ale pierwsza granica, która będzie do pokonania, będzie właśnie 5700, około 50-70 dolarów. I wtedy, jeżeli przebijemy tą granicę, kolejnym będzie 6 tysięcy, gdzie to jest taka psychologiczna bariera, gdzie mówiliśmy już nie raz, że prawdopodobnie, i Dawinci podobnie mówi, będą tutaj spadki. Jeżeli dojdziemy do tej granicy 6000 dolarów to wtedy prawdopodobnie będą shorty się tworzyć, bo bardzo dużo osób, które wierzy w Bitcoina, powiedzmy, zakupiło właśnie w tym okresie rocznym, gdzie bardzo dużo osób mówiło, że nie, 6000 to jest dolna granica i nowicjusze, którzy wchodzili, wierzyli właśnie w tą tezę i nie tylko ludzie, którzy byli na markecie kupowali Bitcoina w tamtej cenie. I teraz tylko czekają na ten sam poziom, żeby powiedzieli sobie ojej. W końcu mam dość, mogę wyjść. 6000, wyszedłem na zero. Huch, tyle. I to są właśnie te resistance lime, które powinniśmy widzieć, jeżeli byki powaliłyby na kolana niedźwiedzie do tej właśnie ceny. 5700 około dolarów. Jeszcze dochodzi do tego jeden resistance lime przy około 5500 dolarów, gdzie testowaliśmy niedawno właśnie po raz pierwszy granicę tej ceny. Ale no, widzimy, że mamy wiele jeszcze do zrobienia, żeby dojść do tej 6000 magicznej bariery za bitcoina. Jeżeli przełączymy na tygodniową skalę e, e, czasową, czyli e, tydzień jest jedną świeczką ukończoną, e, to wtedy widzimy właśnie, że e, pracujemy teraz nad ósmą z rzędu wzrostową świeczką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. I e, pamiętajcie, że na wykresach jak i w życiu, jeżeli chodzi o Bitcoin i inne kryptowaluty, nic nie idzie tylko w górę. Kiedyś musimy w końcu e, mieć małą korektę. Można to porównać z 2015 rokiem, gdzie mamy tutaj właśnie też 1 2 3 4 5 6 7 8 8. I mieliśmy spadek, na przykład delikatny, albo wcześniej mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i też jeszcze korektę. Także nic nie idzie. Widzimy, że mamy niebieskie, wzrostowe, pomarańczowe na tygodniowej skali, które się formują. To są spadkowe. Nic nie idzie. Po prostu to the moon, jednym ciągiem niebieski świeżek. Tym bardziej, że możemy powrócić do tej linii trendowej, która uformowała się w lutym 2018 roku i wtedy odbijać się na Powierzchni tej linii. To też e, może się zdarzyć, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, żeby no, ta linia działa jak taka powiedzmy, e, łapka na cenę Bitcoina, gdzie możemy się właśnie zatrzymać około tej linii spadkowej, trendowej. Pierwszą sposobnością na wykresie, która mówi nam o tym, że prawdopodobnie będziemy spadać, jeżeli byśmy oczywiście słuchali wykresu, to jest dywergencja. Dywergencja to nazywam negatywną, bo to jest bearish divergence, ale widziałem, że po polsku to się tutaj nazywa dywergencja regularna gdzie cena idzie w górę a oscylator czyli właśnie w tym momencie mamy zaznaczone RSI to ma tutaj strefę spadkową czyli idzie w zupełnie przeciwnym stronie w przeciwną stronę co do ceny. I widzimy, że dywergencja regularna zwiastuje odwrócenie kierunku, w którym podąża cena, jeżeli na wykresie ceny pojawi się nowy wyższy szczyt, a oscylator w tym samym czasie nie jest w stanie wyjść powyżej poprzedniego szczytu, mamy wówczas do czynienia z niedźwiedzią, dywergencją regularną. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo spadków. I to właśnie jest, bo widzimy, że yy, mamy niedźwiedzią, aha, czyli nie negatywna, to się nazywa niedźwiedzia dywergencja i lepsza, lepsza nazwa. już się negatywna nazywać. Super. Czyli dokładnie tutaj widzimy tą dywergencję regularną, gdzie ona mówi nam o niedźwiedziej dywergencji. Drugą analogiczna sytuacja jest w przypadku byczej dywergencji regularnej, czyli cena kreśli nowe niższe dołki jeszcze w dół idziemy, a na wykresie oscylatora pojawia się nowy dołek, wyższy od poprzedniego, czyli powiedzmy RSI w tym przypadku idzie wyżej. Wtedy w tej sytuacji oczekujemy nadchodzących wzrostów. Drugim negatywnym zwiastunem ceny bitcoina na wykresie, który mówi o tym, że prawdopodobnie będziemy spadać na tygodniowym oczywiście, jest stochastik RSI, gdzie widzimy, że mieliśmy tutaj już bearish crossover i jesteśmy. Na setce, na maksymalnym wykresie, yy, jakim to może być, na maksymalnej skali, na stoch RSI, i wtedy, jeżeli mamy maksymalną skalę, historycznie mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, albo w poprzednich odcinkach, w różnych z fusów, najprawdopodobniej historycznie mamy około 30% spadków, jeżeli chodzi o cenę bitcoina. Średnio waha się od 20% do 40%, ale jak długo jesteśmy w stanie się Utrzymać na tej setce, jeżeli chodzi o znowuż, patrzymy w lewo na wykresie, historycznie, a więc maksymalnie możemy się utrzymać na tym właśnie poziomie, jeżeli wziąć pod uwagę historię. No, chyba że Bitcoin nam tutaj zrobi karambę, o której mówiłem nieraz, że Bitcoin lubi się bawić w karambę z krainy deszczowców i płatać figle w stosunku do wykresu, dlatego wykres lubi tutaj e, gonić się e, z przekomarzaniem o tym, że wykres działa, ale Bitcoin, e, naprawdę podobnie, jeżeli 100 HSI wydarza się, to jest najdłużej przez około 4 do 5 tygodni zostajemy właśnie w, na maksimum 100 HSI. i w tym momencie już jesteśmy około 2, 3, 4 tygodni nawet i dłużej, więc to może też oznaczać spadek jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Ten analityk techniczny mówi o tym, że prawdopodobnie znajdujemy się w tym okresie 2015 roku, gdzie mamy wystrzał do 5500 dolarów w tym momencie, porównujemy to do 330 wówcześnie i spadek do 180 praktycznie, czyli to będzie ten ostatni praktycznie spadek przed wzrostem ceny Bitcoina Do kolejnej hossy. I zauważcie, że też 100 RSI był na podobnym poziomie na skali 100 właśnie przed ostatnim spadkiem Bitcoina w 2015 roku. Czyli dopóki nie przebijemy ceny 6000 dolarów za Bitcoina, na razie powtarzamy to, co się dzieje w roku 2015, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Co do Joty. Ok, to były te negatywy. Teraz przejdźmy może do pozytywów. Jakie tutaj się wydarzyły i co nas czeka, bo pewnie jeden z Was usłyszał, że jesteśmy praktycznie w Golden Crossie, gdzie się wydarzył na dziennej. Jeżeli chodzi o 20-dniową, średnią kroczącą, czyli to jest ta fioletowa, purpurowa linia. Jeżeli chodzi o 200-dniową, średnią kroczącą, ta biała. Jeżeli przebijemy dołem 20-dniową, 200-dniową, to jest Golden Cross. Tylko problem polega na tym, że to nie jest ten główny Golden Cross. Także widzimy dokładnie, że mamy to przecięcie i ta rzecz nie zdarzyła się. Zgadnijcie od kiedy? Dokładnie. Od 2015 roku, czyli od ostatniego, yy, praktycznie końcówki hossy w 2015 roku. Zobaczmy. Około lipca 2015 mieliśmy podobną sytuację. Zobaczcie, złodziewającą, podobną, że mieliśmy Golden Cross, przecięcie na tej informacji. Cena Bitcoina poszła w górę, podobną, dlatego mówię, że podobną, bo teraz się zdarzył, gdy mamy cenę spadkową, poszła w górę i mamy fake out na Golden Crossie, powrót poniżej, czyli jeszcze ten ostatni spadek właśnie w 2015 roku przed zaczęciem kolejnej hossy, czyli jesteśmy w tym punkcie, w tym przebiciu na Golden Crossie. Dlaczego mówię, że to nie jest główny Golden Cross, na który wszyscy szukają inwestorzy, gdzie to jest jeszcze lepiej poparte no, tym uderzeniem ceny Bitcoina i, i tą pozytywną wartością, ponieważ to nie jest ta niebieska linia. Dopiero gdy ta niebieska linia, i to jest 50-dniowa, średnio krocząca, a ta półpróurowa jest 20-dniowa, tylko, także chodzi o tą 50-dniową, wtedy to będzie ten właśnie główny czynnik, który może spowodować, że Bitcoin naprawdę wyjdzie z bessy, bo to jest ten główny golden cross, na który wszyscy czekają. W tym momencie zdarzył się, powiedzmy, jego młodszy brat, który nie ma tyle siły, żeby wyciągnąć nas z hossy, ale ma na tyle siły, żeby jeszcze popchnąć tą cenę, powiedzmy, do granic 6 tysięcy dolarów. A kiedy zdarzył się taki główny golden cross w 2015 roku? Dokładnie przy końcówce już. Bessy. Zobaczmy, jest ta niebieska linia w tym momencie uderzenie poza białą i mamy Golden Cross, jeszcze był fake out, jeszcze jeden i dopiero wystrzelenie. Także możemy się spodziewać fake out, jeżeli chodzi o pierwszy raz popchnięcie tej ceny, pewnie pójdzie dużo longów na tym zdarzeniu i do tego służą wykresy właśnie, żeby takie zdarzenia Wiedzieć o takich zdarzeniach i wtedy ewentualnie grać, czy to na BitMEXie, czy to na cenie Bitcoina, czy na shortach, czy na longach. Do tego służą wykresy. Czyli jeszcze raz, tak jak mówiłem, jeżeli by to porównać do tego roku, to prawdopodobnie ta i purpurowa, i niebieska linia będzie miała fake out, powrót poniżej jeszcze, i dopiero tu, w tym momencie, będziemy mieć oficjalnie zaczęcie hossy z Bitcoinem po nieudanym fakeaucie. Po wróceniu poniżej, no i dopiero jeszcze jedno uderzenie, druga próba Golden Crossa i wtedy będzie tutaj naprawdę, można powiedzieć, o yy, światełku w tunelu. Okej, okay, tu mamy pierwszego analityka technicznego, który mówi na o pozytywach, negatywach, co tu może się wydarzyć, mimo tego, że to było paręnaście godzin temu, nadal te wszystkie informacje są aktualne. Może nie cena, ale reszta jest tutaj jak najbardziej aktualna. Teraz przejdźmy do drugiego analityka technicznego, którego znacie. Jest z nim oczywiście CryptoCrew University, który przedstawił nam wczoraj, paranaście godzin temu, audycję i dużo z tego czasu poświęcił. Idealnie się wpasowała ta audycja, można powiedzieć. Dlatego ja mówię, jeżeli robi się flow i, i chce się zrobić audycję, a nagle pojawia się CryptoCrew, który jeszcze bardziej objaśnia sferę Golden Cross'a i co tutaj się wydarzy. Także zrozumiemy też podstawy i, i czy Golden Cross jest takim. Można powiedzieć wykładnikiem tego, że od razu ta cena się zmienia. Czy to jest po prostu z opóźnionym zapłonem. A więc sprawdźmy.: What are these three phases? Let's break down the Golden Cross in a way in which you can explain it to your friends and they're going to be absolutely impressed. I'm going to drop a lot of knowledge on you in this video as we do with every video. So... Także Krypto University on będzie mówił teraz o tym głównym Golden Crossie. Zobaczmy, jeden dzień, jednodniowa, na 50, czyli 50-dniowa średnia krosząca, 200-dniowa średnia krosząca, czyli o tym głównym Golden Crossie. On rozważa zawsze tego Golden Crossa na Trzy fazy i o tych fazach będzie mówił, i wyjaśni to, to tak, abyście mieli wytłumaczyć swojemu przyjacielowi, czyli takim językiem, który naprawdę mi się podoba, bo wtedy ewentualnie można zrozumieć wiele. To nie jest zagmatwany język, to jest prosty język. Zobaczmy, zobaczmy co opowie nam o Golden Crossie. Make sure you've got a pen. make sure you've got a notebook handy. You're going to need it. Jeżeli chcesz, możesz zapisać te informacje dla siebie. Możesz wziąć długopis i kartkę i będziemy tutaj tłumaczyć, czym jest Golden Cross. What I want to start with are the phases, okay? If we go ahead and zoom in here, phase one of the Golden Cross actually starts when really momentum is shifting heavily to the downside. Phase... Pierwsza faza, to jest akurat BTC w 2011 roku, ale tutaj widzę tak dokładnie w 2011 roku. Pierwsza faza, jeżeli chodzi o Golden Cross, to jest zjazd ceny Bitcoina. Ostry spadek, dużo presji sprzedających and prices are pushing. Mieliśmy def cross właśnie na tym def cross, czyli 50-dniowa przecina w dół 200-dniową. Wtedy to jest def cross i to jest ta pierwsza faza, właśnie Golden Crossa, który się wydarzy. In phase one really starts to take shape when you start to change the trend. Meaning, if we zoom in here, and this is by the way, this is in 2011, we're gonna look at the two other times in history for Bitcoin. Czyli co będziemy tutaj omawiać? Będzie to rok 2011-2015 i porównamy sobie te golden crossy do obecnej sytuacji, żebyście byli przygotowani na to, co może się wydarzyć. Jeszcze wcześniej dopowiedział to, że ta pierwsza faza zaczyna się kończyć w momencie, gdy mamy odwrócenie trendu, czyli w, w, wielki spadek i nagłe wyprostowanie ceny i odwrócenie delikatnego trendu. Wtedy zaczyna się kończyć ta pierwsza faza. So in 2011, phase one extreme downward pressure. In phase one really starts to take shape, take form when we change the trend, meaning the sellers got tired, the sellers were were giving up. Aha, czyli ta pierwsza faza formuje się w tym momencie, gdzie sprzedający pomału się wyczerpują i jest to odwrócenie trendu delikatne, i wtedy widzimy, że ta faza pierwsza zaczyna się ekstraformować. Right? I w tym momencie, gdy zmienimy trend, wejdziemy w konsolidację, w tym momencie, to zobaczcie ostatni spadek. Konsolidacja boczna, można powiedzieć, z delikatnymi oczywiście e, różnicami ceny. To nie są delikatne, by the way, ale widzimy, że przynajmniej e, mamy to odwrócenie trendu. Czyli dobrze, to jest ta faza pierwsza, czyli ostry spadek i pozioma e, konsolidacja. To jest. A B. I tu się kończy pierwsza faza. Phase one is that in a nutshell. Phase two is where things really start to get exciting. Phase two is when we move from having that consolidation, from the sellers getting really tired, we have sideways action, and we move into upward momentum. The momentum really starts picking up in phase two. Czyli w facie drugiej mamy Odwrócenie tego trendu i momentum, które idzie w tym momencie w górę. Gdzie widzimy, że no praktycznie odwracamy ten trend, konsolidację, i kolejny trend jest teraz już wzrostowy. To się dzieje w fazie drugiej. Of the Golden Cross. The phase two, you can see here, prices started increasing. Everyone's getting pretty excited, but in phase two, the whole as a market is still very negative. As a market everyone's drugi, sentyment nadal się utrzymuje taki, że po prostu no nie będzie tutaj zaciekawie. Ceny może pójdą w górę, tak jak było to w tym przypadku w 2011 roku, ale raczej będziemy oczekiwać spadków. Ten sentyment jest nadal negatywny. Psychologia człowieka, która zdarza się od dekad. In decades. Phase two, there is a lot of fear. So, prices increase in phase two. The majority of it, the, the meat and potatoes of it, is a golden cross. That's when the 50 day moving average crosses back above the 200 day, marking the most monumental, legendary investment opportunity of your life. It, No i wtedy ta faza druga doprowadza do golden crossa, czyli golden cross ten główny, który zmienia się tutaj cały bieg i wiemy, że dużo inwestorów czeka na to, co się wydarzy. When there's still a lot of fear in the market. Just like when we had the death cross, there was a lot of greed. Everyone thought prices would go higher. Everybody When we had the death cross back in 2011, when we had the death cross in 2014, and when we had the death cross in 2018, all of them was, everyone believed we were going higher. Jeżeli zdarza się Dead Cross w 2011, 2015 i teraz w 2018, ludzie na tym Dead Crossie właśnie mieli sentyment, że idziemy jeszcze wyżej. Dlatego często on mówi o tym, że patrzymy co się dzieje właśnie na indykatorze, który mówi o sentymencie, gdy mamy greed and fear. W tym momencie było dużo greed i zobaczcie, co się stało z ceną. Tak samo podobnie się działo w kolejnych e, cyklach. Just like when we have the Golden Cross, everyone will still believe we're going lower. But not us. We're ahead of the other humans. I tak samo jak było przy Golden Crossie. Wszyscy wiedzieli o tym, że idziemy jeszcze niżej, e, sceną Bitcoina. Ale nie my, bo widzimy widzimy, że jesteśmy ahead, czyli e, no dwa kroki z przodu przed psychologią człowieka. We're a couple steps ahead. So to keep up to date on this information and stay a few steps ahead to know exactly when this Golden Cross is happening. Make sure you hit that subscribe button right now. Golden Cross phase 2 monumental. Still a lot of fear, but phase 3 is where things really get interesting. Phase... Faza druga widzimy monumental mon monumentalna rzecz która się zdarza w, w fazie drugiej. Mamy dojść do tego Golden Crossa i dopiero w fazie trzeciej zaczynają się dziać cuda. Phase 3 is when there's a shift to really the upside a lot of momentum a lot of bullish momentum to the upside and keep in mind people will still be fearful they're fearful during phase 3 so i nawet w fazie trzeciej nadal pojawia się e, strach ludzie nadal będą tutaj e, omawiać to, że o spadniemy jeszcze niżej sentyment jest bardzo nieciekawy jeżeli chodzi nawet przy golden crossie phase 3 is after the golden cross has occurred Ready? The main thing that you want to see in phase 3 for it to be confirmed is you want to hold the 200-day moving average as support. I żeby to nie był fake-out w fazie trzeciej Golden Crossa, na główną rzeczą, na którą musisz zwracać uwagę, to jest 200-dniowa średnia krocząca, żeby utrzymywała Cen. Mówiliśmy o tej 200-dniowej nieraz. Widzicie, jak te informacje nam się przydają w kolejnych rzeczach, które próbujemy się nauczyć na wykresie. W tym momencie, gdy cena dopiero supportuje, czyli ten czerwony y, 200-dniowa średnia krocząca utrzymuje cenę, czyli cena jest powyżej niej, wtedy będziemy mieć potwierdzenie tego golden crossa. Make sure that's in your notes. To have a phase 3, a correct phase 3, hold the 200 day as support. If we break this more than likely the 50 day is going to come back down, we'll have another death cross and we're going to get into that situation in the 2014-2015 golden cross scenario. Czyli jeżeli, e, nie z golden crossem do bearish crossa można powiedzieć i, i, i no niestety będzie to fake out So phase 3 you can see that we held as support and we went to the moon Look at this we never touched back down on the 200 day There was... W 2011 widzimy że

Mu, o czym mówi nam, ten Golden Cross. Zapiszcie sobie, jeżeli oczywiście nie będziecie pamiętać. This is not a short term indicator. Meaning, hey, Steve, if I'm a day trader or, or if I'm a swing trader, do I buy at the Golden Cross? No, absolutely not. The Golden Cross is not something you buy at and then sell a few days later, or a few weeks later. O, czegoś nowego też się dowiedziałem. Czyli Golden Cross, jeżeli chodzi yy, o przepowiednie ceny. Czy to jest krótkoterminowy indykator, czyli znacznik, żeby iść na przykład w Longa albo żeby iść w cenę Bitcoina? Czyli skorygujcie to, co mówiłem wcześniej przy tamtym analityku technicznym. Właśnie tutaj się dowiadujemy, to, że nie. To jest indykator, który jest z opóźnionym zapłonem. To nie jest w krótkim terminie czasowym, o którym miał nam mówić o cenie Bitcoina. Niestety to jest opóźniony zapłon Golden Crossa, bo widzimy, że mieliśmy tutaj spadek poniżej i dopiero wtedy się działy kolejne wzrosty, czyli nie jest to krótkoterminowy przepowiadacz ceny Bitcoina. Absolutely not. It's also not a medium term indicator, meaning you don't buy at the Golden Cross and then sell a few months later. It's not a medium term, it's not a short term. Drugu, drugą rzeczą, jaką nie jest Golden Cross, to też nie średniej y, skali czasowej przepowiadaczem, czy y, można powiedzieć zmianą y, ceny Bitcoina, ponieważ nie kupujemy na tym i nie sprzedajemy parę tygodni później. Nie, to jest długodystansowy można powiedzieć y, przepowiadacz. Indicator. It's a lagging indicator in more than anything. It's a big picture indicator for those long term investors. It's a monumental shift in the market. If you're in crypto and you plan to be in crypto for the next five ish years, this, my friends, is the opportunity. Czyli, to tak, że jeżeli wchodzimy na Golden Crossie, to. To jest taki wyznacznik zmiany trendu, który może się wydarzyć w kolejnych pięciu latach. To nie znaczy, że oczywiście cena się zmieni w kolejnych pięciu latach, nie. Po prostu, jeżeli wierzycie w Golden Crossa, to kolejne pięć lat, to będzie mon monumentalny zwrot sytuacji, jeżeli chodzi na przykład o jeden wielki cykl ceny Bitcoina. Let me make that really clear. Golden Crosses, if you plan to be in crypto for a long time, This is a golden opportunity. I put it in the title. This is a legendary investment opportunity in crypto. Jeżeli planujesz być w krypto przez kolejne 5 lat, Golden Cross to jest właśnie ten znacznik na wykresie, który powinieneś często zauważać, i który, jeżeli będziesz tutaj dłużej, no przyniesie ci. Bardzo dużo zysków. Golden, tak jak on tutaj e, opowiedział, e, legendarna inwestycja, szansa inwestycji właśnie na Golden Cross. So, this is not financial advice, I'm not your financial advisor, but we're just speaking the truth. And I want to make sure loud and clear because there's going to be a lot of fear in the market still, and we're going to get into present day. What's going to happen in crypto? There's going to start to be fear in the markets over the next month to two months, or potentially three months. There's going I nawet jeżeli przebijemy tego Golden Crossa teraz, to uwierzcie mi przez jeszcze miesiąc, dwa miesiące będziemy mieć nadal strach na markecie, będziemy myśleć, ojej, spadamy. Jeszcze niżej pojawią się nowe newsy, które będą o tym nas, nas mówić. Także uważajcie na właśnie wtedy, kiedy pojawia się strach. Pamiętajcie, co mówił Warren Buffett: kiedy jest strach, kupujemy, kiedy jest grid, czyli chciwość, sprzedajemy. Also interesting, take a look at this. When we had the death cross in 2011, prices were at $6.29. and 2011, death cross, $6.40. 6 Back in the glory days, watch this. When we had the death cross, we fell to our bottom about 68%. Spadliśmy... 68% of Death Cross. Just keep that price in mind. So we had the Death Cross. We Pamiętajcie, y, tą fell another 60 something percent, and then we moved through our phases. Well, what happened in 2015 when we had our Death Cross? You can see a Death Cross happened right here, and this is Golden Cross number one, Golden Cross number two. We're going to get into that scenario because this more than likely could be happening to us. Day market. We'll get into that. I porównajmy to do 2015 roku, gdzie też mieliśmy spadek po devkrosie. Pojawiliśmy się w pierwszym oucie, o którym on pewnie opowie, że w 2011 nie pojawił się fake out, a tutaj już się pojawił w 2015, także pewnie będzie o tym opowiadał za chwilę. But first, take a look at this. It's really fascinating. All these charts move in cycles, and we've been comparing these cycles. For the past year, while all the sheep were calling us crazy, we compared the 2014 to 2018, and then we compared 2015 to 2019, and the sheep are saying, "Oh, Steve, you can't compare because of Mount cox because of, because of the the ETF that's coming, because of this, because of Chinese New Year." I bardzo dużo ludzi pojawiało się w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o właśnie Chrisa, i, i, i gdzieś gdzie zaczynał porównywać jako pierwszy z analityków technicznych też e, różne cykle. E, to było w 2015, 2011. Przecież nie możesz tego robić, fundamenty się zmieniły, Chris. E, Mieliśmy MantGox w 2014, teraz mamy ITF-y, które będą za chwilę zatwierdzone. Mamy większą fundamentalną rzecz. I, I naprawdę, dlaczego ty to porównujesz? Przecież tutaj nic nie jest e, takie same. Fundamenty się zmieniły. Albo na przykład kończy się podatek w Ameryce. Mamy rok chiński, mamy coś innego. Zupełnie, zupełnie inaczej się tutaj wydarzy. I on potwierdza to, że pojawiają się właśnie takie owce, które zaczynają mówić o takich rzeczach, że to. Chłopie, daj sobie spokój z tym porównywaniem. Lepiej wejść się zajmij czymś innym, a nie porównujesz cykle. Z drugiej strony, on mówi tutaj, że to idealnie pasują. Co do T, jest takie powiedzenie, czyli praktycznie idealnie pasują, jeżeli chodzi o cenę czy cykle 2015 do 2000, teraz 2019 roku i 2018. Watch this. So, this is a comparison from 2011 to 2014. When we had this death cross. You remember we fell 66, 68% in, um, in the previous one. Take a look at that. Did you just get chills? No i porównajmy 2011 do 2015. Zobacz 68%. Identycznie tyle samo, ile w 2011 spadł pod Dead w grosie Bitcoin. Czy zaczynacie mieć dreszcze? This is a new market, my friends. This is a new market that also fell. Directly from the Death Cross down to our bottom, exactly 68%. It is a completely new market. Also, we can say that 2015 is completely more than that. Great, what is happening here, and the chart is falling to the same level as the Bitcoin price fell to the same as in 2011. Roku. Just like in 2011. Fascinating. And people say, "Well, Steve, these things don't happen in cycles." Oh, yes, they do. And... No, i fascynujące to jest, bo, bo ludzie zaczną, nie, nie, to się nie zdarza w cyklach kolejnych. Odpuść sobie, bo, bo nie. I właśnie się zdarzają, mówię o tym, że właśnie się zdarzają kolejne cykle, które są bardzo podobne na wykresach. I one będą That's Dlatego zawsze będziemy się skupiali na tym, co ma znaczenie. Nie będziemy używać emocji, żeby podejmować żadne z tych decyzji. Żadna z tych decyzji nie jest moją opinią. my emocjonalna opinia. Och, mam nadzieję, że to się stanie, mam nadzieję, że to się stanie. Nie, używamy tylko dowodów w wykresie. Dlatego Kryzys z takim świetnym analitykiem technicznym, którego od dawna już oglądam. Mówi, że my nie poruszamy się w sferze emocji. My nie, nie interesują nas wiadomości, newsy, co się wydarzy. Sprawdzamy tylko wykres i co się wydarzyło w poprzednich. No, cyklach. Czyli mamy potwierdzenie, mamy fakty, a nie emocje, które dyrygują. O, może pójdzie w górę, może pójdzie w dół, a może pójdzie w bok. No nie wiem jeszcze dokładnie tego. Może iść do pięciu tysięcy, ale też może iść do tysiąca. No i czym to jest podparte w takim budżecie? Chris właśnie tutaj mówi zupełnie inaczej. Patrzy w lewo, na wykres. No i nie trafia w drzewo często. Jak mówi nasz antywykresowo Rafał. Zaorskim. No ale każdy ma swoje po prostu każdy ma swoją wiedzę i każdy to co mu pasuje też nie ma co tutaj negować Rafała Zaorskiego. Nie próbujemy zmienić jego myślenia. On jest świetnym można powiedzieć spekulantem, więc niech działa w tym co robi najlepiej. Just the data in the Fascinating. So again, just to refresh, we've got phase one, downward action. We've got phase one that really, really takes form when you start to see some sideways action. We've, czyli mamy fazy pierwszą. Jeszcze raz podsumujmy. Teraz 2015 rok, spadek. Yy, czyli faza pierwsza a, faza pierwsza b, ruch boczny do drugiej fazy. we got phase two, which moves into a golden cross. Gdzie mamy zmianę trendu, fazy drugiej i poruszamy się do. The first golden cross. still a lot of fear those of you that were in crypto back here you know there was a lot of fear after this golden cross and there's going to be in this market too and you will be ready for it you will be prepared because we've been talking about these markets for over a year and i've been so excited to do this video I nadal mamy bardzo dużo strachu, ale my jesteśmy już dwa kroki z przodu, jeżeli chodzi o psychologię człowieka. Będziesz na to przygotowany i, i nie będziesz ulegał emocjom. Look, we've been in a downward market for over a year, and I've kept you on track. There's a lot of distractions out there. Oh, when we have the ETF, things are going to go to the moon. Oh, after Chinese New Year, to the moon. Oh. Remember the October rally, we're to go to the moon. All of those things were absolutely 100% false. No wtedy mówią, czy będziemy mieć Lokiński, pójdziemy na księży, będzie wzrost, będzie koniec roku podatkowego w Ameryce też, to samo się wydarzy. W październiku w ostatnim roku przyszliśmy w górę też. To wszystkie te takie właśnie niuanse, które pojawiają się w newsach, niestety są nieprawdziwe. And we kept you on track. We kept the same story. For the past year. Look, we're in a bear market, we're gonna have a rally, but we're gonna roll over and prices are gonna go lower. I've been there every step of the way to remind you that there's light at the end of the tunnel. Well, guess what? We're at the end of the tunnel. I właśnie on jest tego, żeby wam przepowiedzieć to, że mamy już ten sam okres, który mieliśmy w 2015-2011, gdzie jest światło na końcu tunelu, i zgadnij co! W tym momencie jesteśmy właśnie gdzie widzimy. Do świata, albo jesteśmy już na końcu tego tunelu. E, pomału, Bessy. Right now we made it. You made it. We made it. And I'm proud of you. Now. Także wszyscy daliśmy radę, że jesteśmy w tym punkcie. marketu. Phase 2. Golden Cross. Exciting for us, for the rest of the humans. Still fearful. What happened back here may take place. And we'll have to investigate.

I dlatego, że mieliśmy market bottom, czyli cenę e, kolejną, e, najniższą Bitcoina, no to spadliśmy jeszcze raz, czyli mieliśmy fake out i dopiero dodatkowy golden cross. I porównam to do tego roku 2019, co dokładnie może się wydarzyć dzięki tym wszystkim informacjom. Dlatego widzę, że już idziemy 40. minutę. Mnie nie interesuje ile trwa audycja. Ja oglądam 2 godzinne, 3 godzinne audycje i pada jedno zdanie, albo pada mięsista rzecz całej audycji, która przekazuje wiadomości i, i nawet jeżeli wróżenie z fusów dzisiaj trwa 60 minut, dla mnie te 60 minut może być nawet dwie godziny. Jeżeli dowiem się takich informacji, jakimi mi sprzedaje Chris, poprzedni analityk techniczny, który mi odpowie na pytanie, dokładnie gdzie możemy się znaleźć w 2019 roku. So, we went into a golden cross, We went into a death cross and then we had our true golden cross in October, right? The true price of the, of that golden cross about 312. So each golden cross technically happened right around the same price, but structurally it's very intriguing.

krótkoterminowy wskaźnik to nie jest krótkoterminowy wskaźnik na powiedzmy odwrócenie trendu. To nie jest średnia, średni przedział krasowy, jeżeli chodzi o też wskaźnik, który mówi nam o czymś wielkim. Nie kupuje się na Golden Crossie i sprzedaje tydzień później. Albo parę miesięcy później. Tego się nie robi. You use this to understand the big picture. You use this if you really want to buy and hold for several years. Używasz tego tylko po to, jeżeli kupić i za parę lat. All right. All right. And what I will say is, when you have a golden cross, notice how the price is up here. And you may say, well, Steve, how do we buy down here? What indicators can we use to buy down here? What strategies can we use to buy down here? Because let's take a look. I pewnie wtedy się pytacie, no ale dopiero golden cross był tutaj i jaką strategię można mieć, żeby kupić na najniższej cenie Bitcoina. Zobaczcie, najniższa cena była wcześniej. Nie chcemy kupować na kolejnej e, cenie, która się zniżyła. Je, czy jesteśmy w stanie kupić na najniższej cenie Bitcoina? At how much price rose? It rose about 80%. That... Wtedy urosło to do tego Golden Crossa 80%, także widzicie, że każdy by chciał kupić tutaj wcześniej. A lot of money Dużo pieniędzy. No i jeżeli chcesz oczywiście się dowiedzieć, jak kupić jeszcze niżej, no to wtedy bierzesz jego klasy, o których nie będziemy tutaj mówić, bo nie, to jest meritum sprawy. Ale przejdziemy do kolejnej rzeczy. Teraz porównamy to do 2019 roku. Co się dzieje w sentymencie? Najpierw opowie nam o sentymencie. It's pretty high, right? Chciwość, czyli bardzo wysoko, 62. 71. Nie tak wysoko jak w ostatnim wideo, ale było 70 chyba 1, ale... We cooled down with the greed a bit, still pretty greedy. Nadal bardzo chciwi. Right? You can see the chart here that we had our high in greed at 71 i believe that was our last 71 było 4 kwietnia, na tym video on april 3rd and you can see that we kind of double topped and greed we'll see how that continues to play out now what i want you to look for again we've talked about it before and we've talked about it for months for months we said look when, when march is finished I ostatnio, co on dokładnie tutaj mówił w, w jego wideo, jeżeli chodzi o wykres, dokładnie to mówił, że w kwietniu wyjaśni się wszystko na wykresie. Poczekajmy do kwietnia i będę więcej wiedział, jeżeli chodzi o dane. No i tak się stało. Weszliśmy w kwiecień i wróżbi maci. <laughs> oczywiście wie dużo, dużo więcej. When March is finished. The charts will become clear. And what happened after March finished? We had our first cross-up in the monthly stochastic RSI, first time in over 400 days. We had our MACD cross-up, first time in over 400 days. have a RSI. Mamy MACD. have all the new information need to know Bitcoin The charts are clear. We have a lot of momentum, but we're staying level-headed. We know that this momentum. It's highly unlikely that this is going to carry us to 6,500, 700, 8,000. Like a lot of folks think we're about to do. It's just not in the cards. What's more than likely going to happen is we've got this 50 week. We're on the weekly chart. Now we've got a 50 week moving average and it's very important, right? what i want you to look at is this to 2015. simple simple structure again always keeping it super simple very clear easy to understand we had a cross with the 50 and 100 week then we got rejected by the 50 week and then we came down to form our technical double bottom Czyli mieliśmy przecięcie z studniową średnią kroszącą, dojście do 200 tygodniowej średniej kroczącej. O, sorry, sorry, to jest tygodniowa. Wszystko, co teraz mówimy, to jest tygodniowa. Także tygodniowej średniej krążącej Cross, rejection, double bottom. Przecięcie, odrzucenie, podwójne, podwójna cena dna, ceny bitcoina. This thing takes a long time to do. So, for example, from our rejection. Charts. I bardzo dużo czasu potrzebowaliśmy na e, od, e, odrzucenia tej e, 50 tygodniowej średniej kroczącej i zejście do 200 tygodniowej średniej kroczącej. Potrzebowaliśmy na to dwa miesiące czasu, to nie jest, to nie dzieje się od razu. we always take a step back look at that bigger picture that's how we're able to see all these big market shifts if you're caught up in daily charts if you're caught up in the four hour time frames and the one hour time frames and always checking every day you're going to have so much stress and you're not going to make enough money Dlatego, Chris używa tylko e, tygodniowej, dniowej, bo jeżeli będzie używać 4-godzinnej, 8-godzinnej, innych wskaźników, oczywiście na wykresie, no to wtedy e, po prostu będzie dużo stresu. On nie gra na takich krótkich e, strefach czasowych. On po prostu tutaj, można powiedzieć, e, bacznie e, obserwuje te dłuższe, które o wiele więcej mu mówią i klaryfikują na wykresie. The real money is in these bigger moves. Prawdziwe pieniądze są w tych właśnie wielkich ruchach. Nie trać swojego czasu, jeżeli chcesz zarobić 2 dolary na krótkiej skali czasowej, czy wiemy na godzinnej, gdzie możesz zarobić 2000 dolarów, czekając troszeczkę dłużej, ale grając w odpowiedni sposób. Pamiętajmy, że to jest tylko opinia tego analityka technicznego. So, you can always stay up to date on these bigger picture moves and not be so stressed out. Oh my God, all these YouTubers are predicting to the moon or crash or burn or whatever it is. It's changing by the minute, but we are always steady, level headed. We remove all emotion and. I I dużo youtuberów pojawia się, że idziemy do 10 tysięcy, do 2 tysięcy, w którą to stronę iść, my zawsze emocje mamy z boku, nie interesują nas emocje, my mamy potwierdzenie na wykresie i, i nigdy nie patrzymy na newsy, na innych youtuberów, którzy krzyczą 10 tysięcy, 15 albo 1000 dolarów, nie. I want to make sure that everybody is aligned, look, we're watching the 50 week moving average, that's it, that's all we're watching, right? Now. W tym momencie obserwujemy tylko 50-tygodniową średnią kroczącą. I to wszystko. To wszystko, co nas interesuje. Żadne newsy, żadne spoglądanie, żadne oglądanie. Dzień dobry, Krypto, u Feniksa <grywy> Biada wam, biada wam. Oczywiście żartuję, ale no widzicie, po prostu patrzymy na wykres, dziadzia sobie schodzi, 50-tygodniowa średnia krocząca i zobaczymy, czy będzie pewnie odbicie. Now it's at about 5600. W tym momencie jest na 5600 dolarów. I on może mówić, że będziemy mieć wick through, czyli tą yy, wyjdziemy nie z ciałem świeczki, tylko tą górną warstwą yy, poza, ale nie wierzę w to, żeby ciałem, całym tym body of the candle wyjść poza tą 50-tygodniową średnią kroczącą. Right? Had a cross. We're looking for rejection, and then our bottoming could happen in a couple months from now. So that's what we're looking for in the short to medium term. Czyli porównując do 2015 roku, co wiemy z historii teraz? Zobaczcie, to jest właśnie ten cały yy, cała rzecz, którą uczymy się na wykresach, gdy patrzymy. 2015 rok, co się zdarzyło? Odbiliśmy się od tej ceny yy, albo tej średniej kroczącej 50-tygodniowej, i to może się zdarzyć w kolejnych dwóch miesiącach, bo porównaliśmy czas w 2015 roku, czyli w dwa miesiące możemy dojść do 200-tygodniowej średniej kroczącej, no i to będzie już oficjalne prawdopodobnie zakończenie najniższej ceny bitcoina. Ok, so given that, given this knowledge, what about the golden cross right now? How is it looking? I jeżeli mamy tą wiedzę, którą wcześniej otrzymaliśmy, co teraz się dzieje właśnie, jeżeli utworzy się Golden Cross. Let's take a look. So we know the phases and you learn the three phases. Let me hear phase 1. What is phase 1? Czyli poznaliśmy już fazy. Przypomnijcie sobie, co mówi pierwsza faza. One. How well were you paying attention during today's video? Phase 1 is that downward action right that momentum moving to the downside in generally a dramatic fashion to faza pierwsza spadek widzimy mamy ten ogromny spadek z 5000 dolarów powiedzmy do y, kiedy to było w październiku grudniu biegu roku in phase 1 really starts to take form as the market starts to move sideways mamy potem ruch boczny który się odbywał się w styczniu, w lutym. Praktycznie phase 1 check. We've got all the key structure right in front of us. Czyli faza pierwsza potwierdzona. Można odhaczyć na wykresie. Phase 1 check. Phase 2. What is phase 2? Phase... Czym jest faza druga. Przypomnijcie sobie z notatek. <laughs> Phase two is the golden cross. Phase two is when momentum starts picking up and leads into the golden cross. Faza druga to jest gdzie momentum zaczyna iść w górę, jak tutaj się wydarza w teraz. Dojście do Golden Crossa. So we can say, okay, we've done phase one. We're not yet with phase two. We're very close to phase two. You can see, and we alluded to it on our previous video, the curvature of this 50 day moving average it's starting to get more and more and more but the big question is. Nie mówi nam, że już tutaj coś się well steve are we going to have something similar play out where we have a golden cross and then we may come back down as a technical death cross and come back as a golden cross which happened to be how many months later a few months later a little over 3 months later no i czy możemy mieć podą mon sytuacjach 2015 roku już wyszliśmy powyżej powiedziałam chris i zeszliśmy czyliśmy mieliśmy golden cross death cross golden cross i to się odbywało w 3 miesiące 100 dni właśnie od jednego punktu do drugiego punktu that we had our first to true golden cross and my answer would be more than likely yes because we've followed this chart structure For over a year. We... I bardzo to jest prawdopodobne. Jego zdaniem, że to jest bardziej prawdopodobne niż, niż nie, że tak się zdarzy, bo przecież przez prawie rok szliśmy tą ceną. In... Jeżeli mamy dwa Golden Crossy w danym cyklu, nie ma to największego znaczenia. Important jest to, co when we mamy Najważniejsze jest to, co zrobić, kiedy mamy Golden Cross. So let's really dig into that. You can see the curvatures coming up and if we just take our line and kind of extend it, meaning let's have the curvature kind of carry on its, its current trajectory and kind of level off because that's more than likely what what may happen, right? And we want to understand, okay, I zobaczmy, jakby miało to się zarysować, jeżeli jeszcze wyżej byśmy tutaj szli. Właśnie z tą średnią kroczącą. Zobaczmy, kiedy to może się zdarzyć. Około. To, to, oczywiście nie jest to yy, potwierdzone dokładnie, ale no, jak może się zdarzyć? Co to może się wydarzyć na wykresie ewentualnie? Conceptually, what we're looking at is towards the end of April. Czyli pod koniec kwietnia będziemy się spodziewać golden For the first golden cross, right? And, pierwszego. and we need to understand that, alright, well, we know that it's going to take us a month or two to really bottom out. More than likely, that's going to push these prices down, Steve, and then we may have a cross back. So. Yes, that... I wtedy w przeciągu dwóch miesięcy ta cena jeszcze tutaj dojdzie ewentualnie do tej 200 tygodniowej średniej kroczącej i prawdopodobnie będziemy mieć drugą najniższą cenę Bitcoina i wtedy dojdziemy do tego fakeouta, który będzie pierwszy golden cross zejście niżej i jeszcze raz podparcie kolejnym golden crossem wyjście z bessy. with some sort of similar structure to this, but no matter how you... Z bardzo podobną strukturą z 2015 roku. I w ogóle, w obojętny sposób, jaki spojrzysz teraz, w tym momencie, jesteśmy na końcu tunelu. Nie widzimy już światełka, jesteśmy już przy końcu tunelu, gdzie to światło wychodzi w kolejną hossę. I to jest najważniejsze przesłanie tego wideo. tu każdym z tobą, cię Through all of these crazy news events that come out. Oh, the ETF is push us back to to be a bull run immediately oh, how about after tax season? Oh, how about... i to powtarza właśnie to co mówił wcześniej że no, jeżeli chodzi o krisa on już to mówił od dawien dawna żadne newsy żadne wiadomości żadny koniec y Podatkowego roku, chińskiego roku, wietnamskiego roku czy, czy innych lat, które się dzieją na świecie. Żadne newsy nas nie interesują. Interesuje nas tylko wykres. Przypominam też, że kiedy mamy Golden Cross, bo jest bardzo dużo strachu na markecie. Day to day fear or greed. This is daily or transcript: Ou we could see today, yesterday, last week. Last... Po prostu ten e, indykator, który nam tutaj podaje o tym, czy jesteśmy w strachu, czy e, w, w chciwości, nie podaje po prostu wcześniej, co by mogło się wydarzyć, gdzie żeby, byśmy mogli to potwierdzić. Mamy tylko dzisiaj, wczoraj, w zeszłym tygodniu, także nie może tego użyć. We're talking about big picture. Big picture, there's still a lot of fear in the markets. A lot of people still believe that we're going to fall lower and it's going to pick up. Gdzie odbijemy się od 50 tygodniowej średniej kroczącej i spadniemy jeszcze niżej, no to wtedy możemy pojawić się przy cenie 4100, wtedy pojawi się oczywiście fear, czyli strach na markecie, no i będzie to zapoczątkowanie, można powiedzieć, Golden Grossa. But not with us. But not with us. Ale my się nie denerwujemy. We're ready for it. We're for it. So... Jesteśmy uszykowani na to. I wtedy, gdy pojawimy się przy czterech dolarów, będzie znowuż newsy w, w zupełnie odwrotną stronę. Idziemy, Bitcoin umiera, znowuż idziemy do tysiąca dolarów. Pójdzie dużo youtuberów, którzy będą o tym samym mówić. 500 or 10 dollars whatever they say it's irrelevant we know structurally we're right on schedule we're right on schedule so that's what we're really looking for um, and i will say this a lot of folks will say well steve if we double bottom that means we need to come down to 3100 so i'm waiting to buy at 3100 To jest coś bardzo ważnego, co on teraz powie. A więc, skoro musimy zrobić double bottom, czyli podwójne dno, no to musimy zejść do ceny 3100 dolarów. To ja będę czekał. Przy 3100 dolarów zakupnem bitcoina. Haha, ha. i tutaj ten market wygram. Niestety, zaraz tutaj powiem, że troszeczkę inaczej się dzieje. Chciałbym Cię ostrzec, żeby tego nie robić. Look, we had our bottoming here. Jeżeli porównować, rok 2015, mamy na samym dole pierwszą strukturalny bottom, mieliśmy wcześniej i, i potem jeszcze jedno dno. Czyli pierwsze dno mieliśmy ceny Bitcoina i potem dużo wyższe, bo ta średnia krocząca, pamiętajcie, że wzrasta już to do dodaje, bo zobaczymy, czy to samo powie. I think it's about 20... Twenty twenty one Let's just do a quick measured move. Yeah, 20.5%. Czyli 20% wiecej będzie kolejna, kolejne dno, niż było to, 2018 Right? So, structurally, if we were to do that same thing, what does it tell us? If we were to have our true technical double bottom, um, After that point. Strukturalnie teraz porówna pewnie 20% od tej ceny z 2015 roku i porówna jaki może być kolejny bottom, czyli najniższa cena Bitcoin. Czyli jeżeli miałby być Kolejny dołek ceny bitcoina to pójdziemy do... O pomiędzy 3700 dolarów a 4000 dolarów. Nie niżej, mówi. Nie, nie szekajcie na 3100 dolarów, zdaniem tego analityka. Wy, jeżeli zrobicie inny research i y, posłuchacie innych YouTuberów, bo będzie audycja o tym, że zejdziemy do 1800, to pamiętajcie, że wy robicie swój research. Na każdej z tej audycji, żeby nie fomować ani na Krisa, aby nie fomować też na tej audycji do 1800 dolarów, czy Georgia, czy innych youtuberów. wy robicie swój research, wy podejmujcie ostateczną decyzję. Ale widzimy, że 3700 do 4000, zdaniem Krisa, będzie ten techniczny podwójne dno, i już wtedy będzie odwrócenie trendu. So, if you're waiting for 3 you'll be waiting for the rest of your life. <laughs> if you czekasz na 3100 dolarów, no to będziesz czekał do końca swojego życia. We're, I don't think we'll ever see that price again. I may be wrong, and I'm, this is not my emotional opinion, I just really structurally think that it's unlikely. It could happen. but it's unlikely. so if you're putting all your marbles at 3-1, you, you need a strategy, right? <laughs> Jeżeli po prostu swoją strategię na, na 3, you need a strategy. strategy is everything. controlling emotion, more important. you can have the best strategy in the world, strategies that wins every time, but if you're not sure how to control emotion, you're going to lose almost every trade. Bardzo ważne to, co mówi. Jeżeli nie kontrolujecie emocji, nie kontrolujecie emocji, macie świetną strategię, to no niestety to nie jest droga do tego. Może, musicie mieć i kontrolowanie emocji, i świetną strategię. Nigdy jednego czynnika nie może brakować, bo jak zabraknie strategii, kontrolujecie emocje, no to już ciutkę lepiej, ok, ale zawsze punkt pierwszy kontrolujemy emocje i strategia musi być. Emotion is the most important thing to do in crypto, and that's what we really focus on with my classes. That's why they're so successful. I don't just give you a strategy that's built to dominate. No, I on to to control emotion. That's what we're watching short term. We've got the golden cross right around the corner, and again, we're going to stay really up to date with this. This is exciting, right? We've had a lot of negative things to say in our videos because we've been in a bear market for a really long time. W besie, ale już to, tunelu, w się but we are turning that corner we have turned the corner and we're moving into phase two so make sure you subscribe right now and put that bell on so that you can understand when. Kanału CryptoQueueue University, i możecie też go słuchać po angielsku. Zapraszam. Oczywiście, oryginał do tego filmu będzie w opisie tego filmu. Także widzicie, że znowu, że audycja powyżej godziny, ale chyba jest to moja najważniejsza audycja i Krisa podpięcie tu tych wszystkich tematów, żeby dokładnie określić najniższą cenę bitcoina. Oczywiście to jest tylko jedna z tez, także robicie swój research i znowu udowadniamy to, że dłuższa audycja. I mięsiste informacje to jest to, co ja wolę, na przykład, niż wejść w 5 minut, 10, 15 i dowiedzieć się dużo mniej. Dla mnie, tutaj, co to się dowiaduje, w jakim momencie ewentualnie ja zrobię swój research i wejdę, jest przeważającym czynnikiem, że dłuższe audycje, no niestety, są, ale też powodują to, że wiemy dużo więcej. Także dzięki za wszystko. Mam nadzieję, że ta audycja Wam. Troszeczkę rozświetliła przyszłość, że jesteśmy na końcu tego tunelu i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.